Dobra, słuchajcie. Witajcie dzisiaj w Kościele Bożym. Kościół to są ludzie, nie budynki. I dzisiaj będę mówić o tym, co Bóg mi dał. Tak naprawdę usiadłem, żeby inny temat, nad innym tematem pracować, który też pojawił się w moim sercu, ale podczas tego szukania znalazłem coś innego. I takim tematem tego, co będę mówić, to będzie Słowo Boże pokarmem wiary. I teraz w liście pójdziemy do listu Jakuba i zaczniemy w rozdziale pierwszym i od wersetu drugiego. Tam pisze tak. I troszeczkę czytania będziemy mieli. Tam pisze tak. Poczytajcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przedto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. A niech brat ubogi cieszy się z wywyższenia swego, brat zaś bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. Ale przejdziemy dalej, opuścimy te wersety, bo mi chodzi o tutaj, żeby werset 12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, tak jak tu wcześniej było mówione, że doświadczenie wiary i tak dalej, teraz mówi dalej o tym, o próbie. Który wytrwa w próbie, w innym miejscu apostoł Paweł mówi, chyba żeście próby nie przeszli. Nie, dlatego jest tak w waszym życiu, bo powinno być inaczej, powinno być super, a jest nie. Chyba żeście próby nie przeszli. Ale tu mówi fajnie, że błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, czyli przejdzie próbę, nie ulegając po prostu złemu, nie? Nie ulegając diabłu. Bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy był kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. My wiemy, że pożądliwość to jest coś, co jest z natury ducha tego świata i ona przychodzi na naszą duszę i stara się, żebyśmy z nią zgodzili się, żebyśmy zaczęli pożądać tak, jak ona pożąda. Dalej mówi tak. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Czyli mówimy, że pożądliwość jest coś duchowego, co wysyła na nas diabeł, tak samo jak choroba. Jest czymś duchowym. Ona przychodzi do naszej duszy i chce, żeby nasza dusza zgodziła się z tym pożądaniem, jakie ma właśnie diabeł, nie? I właśnie jak nasza dusza zgodzi się z tym pożądaniem, wtedy nasza dusza jest wystawiana na próbę. I tak tutaj właśnie pisze, że każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. Przez to, z czym się zgodził gdzieś tam, a to potrzeba, żeby zostało usunięte z życia tego człowieka. I pisze tak, pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Czyli pożądliwość nie jest grzechem, ona może przyjść. Ale kiedy ona pocznie, czyli my ją przyjmiemy i ona zacznie żyć w nas, nie? To znaczy, że zaczyna się poczęcie i coś tam się rodzi w nas, nie? Wtedy ta pożądliwość już rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Zawsze jeżeli jest grzech już, że człowiek już ulegnie diabłu, nie? Wtedy dokładnie do tego grzechu przychodzi duch śmierci. Bo za grzech jest śmierć, nie? Wiadomo, my wiemy, że na krzyżu Jezus zrobił to, że uwolnił nas od prawa grzechu i śmierci, a dał nam prawo życia w Duchu Bożym. To uczynił Jezus na krzyżu. Ale pomimo to diabeł działa w swoim systemie i za grzech nam sprowadza śmierć w nasze życie. Nie? I teraz tak. Nie bądźcie umiłowani, bracia moi.
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy. Zobaczcie, zrodził nas przez Słowo. Abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka, tak jakby powiedzieć, u człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe. Czyli tego, co jest sprawiedliwe u Boga, nie? Tu pisze po polsku tak. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością, zobaczcie znowu, wszczepione w was słowo, czyli słowo, które słuchamy, nie? Które może zbawić dusze wasze. Zobaczcie, słowo może zbawić dusze wasze. Dlatego tematem jest Słowo Boże, pokarm wiary. Słuchajcie, żeby mieć wiarę, pokarmem wiary jest Słowo Boże. Naprawdę, to jest naprawdę wspaniałe. Dalej pisze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Zobaczcie, słowo tu mówi, że jeżeli jesteś słuchaczem tylko słowa, a nie wykonawcą, oszukujesz. I to samego siebie. Po prostu oszukujesz. Samego siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, wejrzał to znaczy, kto zobaczył, o co chodzi w tym życiu, tak jak powiedziałem, prawie życia w Duchu Świętym, to jest ten zakon wolności. Zakon, znowu słowo zakon znaczy prawa, przepisy, nauka Ojca, to znaczy zakon, nie? A wejrzeć w ten zakon, to znaczy zobaczyć przez Ducha, co to jest, nie? I zakon wolności to jest tak naprawdę życie w Duchu Świętym i my jesteśmy ponad prawami, bo my wypełniamy te prawa, nie? Zawsze, kto wypełnia prawo, ten pisze, jest wolny od zakonu, bo on go wypełnił, nie? Dlatego w Duchu Bożym wypełniamy prawo. Wszelkie przykazania Ojca, nie? I teraz pisze tak, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, czyli twarzy, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał, znaczy chodzi o to, że ta osoba patrzyła, że ma jakiś problem, nie? Słowo Boże jest zwierciadłem, nie? I człowiek czyta, mówi, o, tu mam problem, ale zobaczył to i tak jakby w zwierciadle zobaczył, że jest brudny i poszedł dalej, no nie? Zamiast się umyć, nie? I teraz mówi ten werset, co mówiliśmy, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Czyli Duch Boży pomaga nam wejść w ten zakon wolności i wtedy jak zobaczymy coś, Bóg nam pokazuje, nie? W Słowie, że coś jest w nas nie tak, że potrzebujemy to zmienić, to my nie zapominamy, jakim jesteśmy, tylko z Bożym Duchem to pracujemy i to zmieniamy, bo chcemy się Mu podobać, no nie? Teraz mówi dalej, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Zobaczcie, mówi, że jeżeli ktoś mówi, że żyje przy Bogu, bo pobożny człowiek to jest taki, który żyje przy Bogu, nie? Czyli w Starym Testamencie my dzisiaj mówimy wierzący i niewierzący, ale w Starym Testamencie było dwa rodzaje ludzi. Był człowiek albo był pobożny, albo był bezbożny. Pobożny człowiek to był człowiek wiary, a bezbożny człowiek to był bałwochwalca. Bo każdy, kto nie ma Boga, nie ma coś innego, co wielbi. Bo człowieka dusza stworzona została do tego, żeby wielbić, nie? I taki człowiek jest. Człowiek jest chwalcą i wielbicielem. Człowiek coś zawsze wielbi. Jeżeli nie wielbi Jezusa, nie wielbi Bożego Ducha, nie wielbi Ojca, nie? Boga Jahwe, nie? Boga, który jest, wielbi coś innego. Dlatego, że musi wielbić, bo jest chwalcą, wiesz. I teraz dalej mówi tak, że pobożność tego człowieka jest bezużyteczna, kiedy on nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje. Zobaczcie, znowu mówi, że oszukuje, drugi raz. Także mówi to na początku, że człowiek, który słucha słowa, a nie wykonuje, jest oszustem, bo oszukuje, czyli daje dostęp do jakiegoś ducha złego, do swego życia, nie? Że ten duch zły operuje przez niego,
może to obłudy duch, może nie wiem jaki jest, ale on sprawia ten ktoś, ten duch, bo kto kusi człowieka, żeby nie wykonywać Bożego Słowa? Diabeł. I on sprawia, że człowiek, co nie wykonuje słowa, on po prostu oszukuje, czyli duch oszustwa musi być w nim, żeby on oszukiwał, nie? Czyli jakoś podchodzi coś, co go zwodzi, nie? I ten człowiek oszukuje. Tak samo tu niżej pisze, nie? Że kto nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, tam pisze, jeśli jest pobożny, a nie powściąga języka, w innym miejscu jako pisze, że język jest jak sterokrętu rozpalony przez piekło, nie? Sterokrętu kieruje całym okrętem potężnym, a jest tylko małym sterem, nie? Mówię tak samo jak język jest podpalony przez piekło, czyli przez złego ducha, on kala całe nasze ciało, pisze naszą duszę, nasze ciało, nie? Ten język, nasz język, to co mówimy, to robi. Ale jest też, tam nie pisze, tu nie pisze Jakuba, bo to Jakuba pisze dalej o tym języku, ale jest też inny język, nie? Zobaczcie, w Dzień Zielonych Świąt, języki ognia, kiedy spoczęły na apostołach, nie? Oni dostali język, oni zaczęli mówić językiem ognia. Językiem rozpalonym, wiesz, przez niebo. I dlatego to jest właśnie cudowne, że możemy mieć język rozpalony przez niebo i możemy mieć właśnie prawdziwą, nieskalaną, wiesz, pobożność, taką prawdziwą. No i teraz do tego miejsca chciałem czytać. Chciałem pewne rzeczy pokazać, jak one wyglądają w oryginale. W wersecie 5 mówi tak: a jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Zobaczcie, tu Słowo Boże mówi, że niżej jak czytamy, tu mówi, niech prosi o mądrość, nie? Ale niżej mówi, że cokolwiek, o cokolwiek prosi, że otrzyma to, kiedy prosi z wiarą. To jest werset 5. Werset 6 mówi tak: ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. I teraz prosić z wiarą. Słowo wiara to w greckim języku to jest pisty, ale ona oznacza też odwagę i przekonanie. Wiara to innym słowem jest przekonanie, nie? Dlatego ten werset może przetłumaczyć tak: jeżeli, a niech prosi z przekonaniem. Z przekonaniem. Albo też można wziąć słowo odwaga pod względ też tutaj, dlatego że odwaga, nie, daje nam to, że jesteśmy przekonani też, nie? Wiara i odwaga i przekonanie, to idzie w parze. Dlatego tutaj pisze, że niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Teraz powątpiewanie w języku greckim to jest słowo, to słowo jest, ja mam to tutaj gdzieś, i to słowo znaczy, diakrynomenos. Teraz to słowo mówi z powątpiewaniem, mówi tak, że kto bez powątpiewania, czyli tutaj jest tak, słowo diakryno znaczy tak, identyfikuję, rozróżniam, rozpoznaję, wątpię, waham się, oddzielam, odróżniam i chwieję się. To słowo powątpiewanie znaczy, nie? Czyli tutaj jest użyte słowo diakryno, a diakryno to znaczy, że po prostu, że ja rozróżniam, co robię, prosząc Boga, że ja rozróżniam, że ja wiem, że On po prostu mi to daje, nie? Że to nie jest tak, że ja powątpiewam, nie? Czyli to trochę dziwne jest, nie? Ale tak to jest w języku greckim, to słowo to znaczy. Bo ono zarazem znaczy rozróżniać coś, nie? A także wątpić i wahać się. Następna rzecz to jest, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. A wiecie, jak mówi to w tym, w
jak to mówi w oryginale, tam gdzie mówi, niech prosi z wiarą, tam naprawdę jest użyte słowo z wiary. Niech prosi z wiary. Niech prosi z wiary. Teraz prosi z wiary, nie? To znaczy, zobaczcie, inny werset tutaj Jakuba mówi tak. Może na chwilę tam skoczymy. Rozdział 5, werset 13 Jakuba. I tam pisze tak. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. I potem mówi, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Czyli zobaczcie, w 15 wersecie mówi, a modlitwa płynąca z wiary. Czyli musi być wiara w naszym sercu, wiara w co? Co jest pokarmem wiary? Słowo Boże. Wiara musi być i pisze, że modlitwa płynąca z tej wiary. Zobaczcie, Słowo Boże jest pokarmem dla wiary. Duch wiary, nie? Boży duch wiary, który przychodzi do nas, on karmi się Słowem Bożym. I tak jak my karmimy się Bożym Słowem, ten duch wiary coraz bardziej nas karmi sobą, czyli zmieniamy się, nie? Dlatego tu pisze, że przez wiarę wszystko można uczynić. Zobacz, Słowo Boże mówi, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wszystko. Wszystko jest możliwe. Z Bogiem wszystko jest możliwe, a szczególnie możliwe dla tego, kto wierzy. A tutaj, zobacz, mówi Jakub, nie? Że ta osoba jest podobna do fali morskiej. Przez wiatr i tam miotany. Ta osoba, która nie ma wiary. Która ma wątpliwość zamiast wiary. Bo wiesz, ta wątpliwość to wygląda tak, że człowiek słyszy Słowo Boże, ale zaczyna rozmyślać, czy rzeczywiście tak jest. Uruchamia swoją logikę, zamiast przyjąć to Słowo sercem. Bo w Starym Testamencie Bóg powiedział, nie, zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na rozumie swoim. I dlatego właśnie nasz rozum, kiedy my polegamy na nim i on jakby nie był pod wpływem Ducha Bożego, on jest po prostu w takiej naturze upadłej, nie? I on nas odprowadza od wiary. Zobaczcie, kiedy Jezus chciał pójść i kogoś uzdrowić albo wskrzesić z martwych, są przypadki opisane w piśmie, że kiedy poszedł do domu i wyprosił tych ludzi, co tam byli, bo oni mieli niewiarę. Wyprosił ich z tamtego miejsca i wtedy wszedł, wziął ze sobą czasami ojca i matkę tej osoby, która tam była, dziecka jakiegoś, nie? Piotra, Jakuba i Jana, którzy mieli bardziej taką wiarę, nie? I tam uzdrowił albo wskrzesił z martwych tę osobę. Czyli teraz to było modlitwa płynąca z wiary. Też mówiliśmy o tym, że Jezus też szukał wiary, nie? Albo Jezus szukał wiary, nie? Szukał wiary. O jakiej małej wiary? Wielokrotnie mówił. Zawsze mówił o wierze. Ale zobaczcie, że wiary nie można mieć, kiedy nie karmimy się Słowem Bożym. Zobaczcie, dlaczego diabeł tak walczy. W moim życiu strasznie walczył, żebym ja nie czytał Bożego Słowa. Dlatego, że on wie, że jeżeli ja nie będę czytał tego Słowa, to duch wiary je napisał. Duch Boży wiary. Jeżeli ja nie będę czytał tego Słowa, ja nie będę miał wiary. A właśnie diabeł pokonuje nas właśnie... Jest taka arena, gdzie my możemy zawsze pokonać go. W strefie umysłu on pokonuje nas. W strefie logiki. On jest specjalistą w tym, nie? Bo to jest jego natura. Ale w strefie, bo to jest duch, wiesz, logiki to nie jest Duchem Bożym, nie? Myślenie przyziemne, po ludzku, nie? Ale w strefie wiary on nie da rady nic zrobić. To jest taka arena, jak wychodzisz na przykład do walki gdzieś, nie? I masz na przykład, jak to się nazywa, klatkę, nie? I wychodzisz z diabłem do klatki, nie? Jeżeli jesteś w klatce wiary, on od razu leży. Nie ma żadnych szans. To tak samo jak światło spotyka się z ciemnością.
I kiedy światło zaświeci, ciemność od razu ucieka. Tak samo i diabeł. On jest całkowicie rozwalony. Zobaczcie, on przychodzi do nas i kusi nas Bożym Słowem. Zobaczcie, przyszedł do Jezusa i mówi, jest napisane, nie, to tamto. On wie, logicznie. Ale on nie wie, nie zna ducha, on jest innego ducha w ogóle. Zobaczcie, jak ważne jest Słowo Boże. Zobaczcie, że ono jest pokarmem naszym, nie? Ale zobaczcie też, że ono jest największą obroną przeciwko szatanowi. Największą bronią. Zobaczcie, że Jezus w objawieniu, kiedy Jan go widział, on z jego ust wychodził obosieczny, ostry miecz, którym jest Słowo Boże. Zobaczcie, że Słowem Bożym, kiedy szatan przyszedł, Jezus powiedział, jest napisane. Diabeł znowu mówi, jest napisane. Znowu mówimy diabeł, znowu jest napisane i do widzenia, już go nie było. Rozumiecie? To jest takie ważne, wiesz. A zawsze jest tak, że 3 razy trzeba zrobić, żeby mocy. Czasami 5, czasami 20. Bo to jest walka na miecze. On coś tobie daje, bo on na początku wrzuca niewiarę. Zobaczcie, przyszedł do Ewy w raju, nie? I zaczął kusić Ewę. I wiecie, co do Ewy powiedział? Powiedział do Ewy tak. Czy to prawda, że Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść żadnego drzewa z tego grodu? Bo chciał sprawdzić, czy ja was na słowo. Potem mówi do Ewy, jak zobaczył, że Ewa już nie zna słowa, dlatego że słowo Bóg powiedział do Adama, Adam przekazał to słowo Ewie. Bóg nie powiedział do Ewy słowa, co ona ma robić, że ona ma jeść. Adam jej powiedział, że nie wolno im jeść z tego drzewa. To było słowo. Ale diabeł chciał sprawdzić Ewę, czy ona rzeczywiście je przyjęła. Dlaczego skusił Ewę, podszedł do Ewy? Podobnoż Adam też tam był, ale Ewy tam wtedy nie było, kiedy Bóg mówił do Adama. I teraz zobaczcie, mówi tak, mówi Ewa do diabła, nie, że nie wolno nam jeść tylko z tego drzewa i dotykać go, z tego owocu i dotykać go, nie? I diabeł od razu zobaczył, że ona nie zna słowa, bo tam pisało, że ona nie chce tam iść, żeby czasu nie zająć, ale tam pisało, że oni mają nie spożywać tego owocu. Nie pisało, że oni nie mają patrzeć na ten owoc albo że go dotykać nie mogą. Rozumiesz? I wtedy zaczął z nią dalej nawijać rozmowę. A wiecie, jak przychodzi wróg, to on przychodzi z taką obecnością diabelską. Tak tworzy taką atmosferę niewiary i potem zaczyna do nas mówić. Przemawia do nas. I właśnie o to właśnie jest, na całej ziemi jest o to bój właśnie, że albo ludzie są wierzący, albo są niewierzący, czyli wątpiący. Zobaczcie, Jezus powiedział do Tomasza, chodź tu, włóż swoje palce w ręce, rękę w bok i nie bądź niewierzący. To jest przykazanie Jezusa, że my mamy być wierzący. Nie mamy być niewierzącymi. Teraz wrócimy do Jakuba. Ja mam takie ciekawostki tutaj. Teraz słowo... idziemy, to było tak, że niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Te powątpiewanie jest, gdzie ja to mam? Powątpiewanie, okej, o tym mówiliśmy już. To bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Wiecie, co mówi, tu u nas pisze przez wiatr tu i tam miotanej, a wiecie, co mówi w tłumaczeniu z oryginału? Mówi, że wiary fali pędzonej przez wiatr i rzucanej. Rzucanej, wiesz. To mówi, tak, mówi tam. I mówi, przed to niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. I teraz to słowo to jest werset 5. Chociaż zobaczcie, że Jezus mówi proście otrzymacie, no nie? Ale kiedy ktoś wątpi, to nie mniema, znaczy nawet niech nie myśli. Nawet niech mu to do głowy nie przychodzi, że on coś otrzyma, kiedy wątpi. To znaczy, to słowo nie mniema. Niech nie mniema. Teraz słowo otrzymać to jest słowo lambano po grecku.
I po angielsku znaczy I receive albo take, nie? I take. I na polskim język to będzie lamvano, to jest otrzymywać, brać, dostawać albo chwytać. To znaczy to słowo lamvano. Czyli tak, nie otrzyma, nie weźmie, nie dostanie, nie uchwyci. Nie? Teraz słowo niech nie mniema, w angielskim języku to jest słowo indeed. I to słowo znaczy w rzeczy samej, rzeczywiście, naprawdę, faktycznie, istotnie, prawdziwie. Czyli mówi tutaj, że rzeczywiście, naprawdę, że ta osoba nic nie otrzyma, nie? Tak to pokazane jest. Teraz tak, ósmy werset mówi: człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Ale zobaczcie, co mówi w oryginale. Słowo rozdwojonej duszy to jest dipsychos po grecku, a po angielsku double-minded. Double-minded po grecku to znaczy, że ma dwa umysły, nie? Rozdwojony umysł. Ale dipsychos to znaczy, że ma dwie dusze z języka greckiego. Bo dusza to jest psychi po grecku. A dipsychos to znaczy, że osoba, która ma dwie dusze. Zobaczcie, czyli tak jakby jedna część duszy człowieka szła za Bogiem, nie? Bo ma wiarę, bo prosi. A druga część człowieka szła za innym duchem, czyli niebożym duchem, i dlatego, że ma wątpliwości. Czyli człowiek, który ma dwie dusze. To jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. I to jest właśnie symbolizuje dwa. Także tak, to by było o tym z listu Jakuba. Jeszcze mam jeszcze. Przejdziemy do rozdziału 4, od wersetu 3 do 4. I tam jest napisane tak. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Zobaczcie, że można prosić Boga, a nie otrzymać od Jego, dlatego że źle się prosi. Zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Dalej mówi tak. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy nie sądzicie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. To słowo zazdrośnie z hebrajskiego języka, w hebrajskim to jest kadesz. A kadesz, słowo znaczy, że Bóg nie, że jest zazdrosny, nie, ale że on jest oddany tak bardzo, że pragnie nas całkowicie mieć dla siebie. Nie? Także to słowo jest nie, że zazdrości chce on mieć nas dla siebie w stylu zazdrości tego świata, bo wiecie, wiadomo, że Boża zazdrość i Boży gniew i Boża radość i w ogóle, ona jest z innego ducha płynie, niżeli zazdrość ta, która jest w świecie, że ludzie zazdroszczą sobie, nie? Dlatego ludzie czasami tego nie rozumieją, że jest zazdrość, która jest Boża, nie? Boży rodzaj, ona płynie z Bożego Ducha, jest w ogóle inna, nie? Tak samo gniew Boży jest inny niż gniew tego świata, nie? Ducha tego świata, nie? I tak samo tutaj mówi, że Bóg właśnie mówi o tej zazdrości, Bożym rodzaju zazdrości, nie? Że właśnie On zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie naszego ducha, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym, tam napisane jest w Starym Testamencie, ale to hebrajskie słowo znaczy oddanym. Oddanym całkowicie dla nas. On tak bardzo umiłował świat, że oddał swojego Syna, wiesz. On pisze, że On jest oddany. On chce mieć dla siebie, ale nie dlatego, że On zazdrości. On chce mieć, bo On jest tak oddany dla nas, żebyśmy mogli być oddani tak dla Jego, nie?
Dalej mówi, któremu dał w nas mieszkanie. I tu jest znak zapytania, nie? Owszem, wszelką jeszcze, pisze, że on okazuje łaskę i mówi, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokarnym łaskę daje. Pisze, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, a ucieknie od was. Zobaczcie, zbliżcie się do Boga, zbliżcie się do was, obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca. Grzesznik to jest ten, kto grzeszy, nie? Ludzie o rozdwojonej duszy. Tu mówi o rozdwojonej duszy, ale tam mówi o ludziach, którzy mają dwie dusze. Także tak to wygląda. I dalej mówi, co robić. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech w żałość się obróci, a radość przygnębienie. Uniście się przed Panem, aby wyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub posądza brata swego? Zobaczcie, że on to mówi do wierzących. Apostoł Paweł. Mówi im, co mają zrobić. Mówię, list Jakuba jest wspaniałym listem, wiecie. I mówi, kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden z zakonawca jest sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Tak tu mówi Słowo Boże. Teraz od Jakuba pójdziemy dalej. Ja wspomniałem o wierze, o przekonaniu i odwadze. Może tam zajrzymy do Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, rozdział 4 i od wersetu 31. Znaczy w wersecie 31. Tu jest opisana sytuacja, kiedy apostołowie byli zamknięci i wychłostani za to, że głosili o Jezusie. I teraz, jak ich wypuścili, oni stanęli w modlitwie i modlili się w taki sposób, że w jednym duchu modlili się, także jak skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym oni byli zgromadzeni i zostali napełnieni wszyscy, kto tam był. Nie tak mówi oryginał, że każdy, ktokolwiek tam był, został wypełniony Duchem Świętym. I pisze, że nie pisze, u nas pisze i głosili, może ja przeczytam, jak pisze po polsku. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. W oryginale pisze, że faktycznie, że ci, którzy byli zebrani, ale tam pisze, że wszyscy, ktokolwiek tam był wypełniony Duchem Świętym. I pisze, że nie głosili, ale mówili z odwagą Słowo Boże. Mówili z odwagą Słowo Boże. Ja tylko chcę powiedzieć o słowie odwaga. Zobaczcie, jak Duch Święty ich wypełnił, to słowo odwaga, ono jest słowem przekonanie. Oni głosili słowo z przekonaniem, a przekonanie to jest wiara. Czyli zobaczcie, Duch Boży, kiedy wypełnia nas, albo otrzymujemy od Niego takie słowo rema, bo zobaczcie, słowo, które Bóg do mnie mówi, to jest słowo rema. Słowo, które wychodzi z Bożych ust. Jezus powiedział do diabła, kiedy był kuszony, nie? Jezus powiedział, że napisane jest, że człowiek nie będzie żył samym chlebem, ale każdą remą Boga, czyli każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Tam u nas jest użyte słowem, ale w oryginale jest użyte rema. Bo słowo, które Bóg do mnie mówi, to jest słowo rema. Na przykład jak Pan mi mówi, co ja mam głosić, to jest słowo rema. Ja nie wiem, kto będzie w kościele, nie wiem, kto przyjdzie, czy ktoś nie przyjdzie, ale ja dostaję od Pana to, wiesz, i wtedy, wiadomo, potrzebne jest posłuszeństwo, nie? Ale tutaj zobaczcie, że ta odwaga to jest z przekonania. Zobaczcie, dlaczego uczniowie Jezusa głosili o Nim z przekonaniem? Apostoł Jan mówi tak, to co ręce nasze, przebywaliśmy z Nim, oglądaliśmy, słuchaliśmy, ręce nasze dotykały Go. Słowo żywota było tutaj, pośród nas. Żywot został objawiony, On chodził między nami. Oni mieli odwagę większą niż my mamy. Ale apostoł Paweł, zobaczcie, apostoł Paweł, już kiedy poznał Jezusa, spadł z konia, nie? I tak dalej, jego nawrócenie i tak dalej, ale zobaczcie, apostoł Paweł mówi o jego społeczności z Jezusem, on mówi, że Ewangelie, które on zwiastuje, na przykład Ewangelii, mówi, nie zostałem nauczony tego, nie? Tej Ewangelii mówi, że nie został nauczony przez kogoś.
Ale on otrzymał ją przez objawienie Jezusa. Otrzymał Ewangelię, dobrą nowinę przez to, że poznał Jezusa i Jezus mu o tym mówił. Zobaczcie, apostoł Paweł był taką osobą, że on kontynuował służbę Jezusa tak jakby. Dlatego, że Jezus mówił do swoich uczniów przed odejściem, nie? Mówi, że nie mogę wam więcej mówić o tych rzeczach, bo znieść teraz nie możecie. Nie mogli przyjąć, nie mogli zjeść. Ich umysł nie mógł tego pojąć. Potrzebowali już dalej duchem, mieć ducha, żeby to pojmować. I on mówi, że ten Pocieszyciel, który przyjdzie, Duch Święty, w moje miejsce, on będzie taki sam jak ja. Wiecie, że Duch Święty, ostatnio, dwa dni temu, wiesz, czytałem książkę o Duchu Świętym. Nigdy tego nie zobaczyłem, nie? Ale w końcu tak mówię, Duchu Święty, ja wierzyłem, że Duch Święty jest potężny. Wierzyłem, że... Ale wiecie, nigdy nie wyobrażałem sobie Jego jako osoby, jako istoty, wiesz, nie? I mówię, Duchu Święty, ale ja wiem, no, w końcu wiesz, bo my myślimy, że Duch Święty to jest taka bezosobowa jakaś masa, czy jakaś, nie wiem, nie? I wiecie co, i mówiłem do Ducha Świętego, jak On po prostu tego, nie? I Duch Święty przypomniał mi miejsce, takie zajście, które miał Bob Jones, i on opisuje to, jak spotkał się w niebie. Jak spotkał w niebie człowieka, którego twarz była niewidoczna. I ten ktoś, to właśnie był Duch Święty. Że on jest normalnym, on normalną jest istotą, taką jak był Jezus. On jest normalną istotą w świecie duchowym, nie? Tylko, że bez twarzy to znaczy, że on jest tak wielkim sługą, że on nie żyje dla siebie. Że twarzą Jego jest sam Bóg, który kieruje po prostu, nie? Dlatego, że pisze, że Duch Święty, On bada serce Ojca, nie? I objawia to nam. Zobacz, Jezus mówi, że Duch Święty ode mnie weźmie i wam oznajmi. Jezus mówi, ode mnie weźmie, dlatego, że to, co ja mam, to jest i Ojca. Czyli Jezus chciał powiedzieć, nie, że ode mnie, jaki Duch Święty bierze, to samo, co bierze od Ojca i wam oznajmi. I apostoł Paweł to tłumaczy tak, że nikt oprócz ducha człowieka nie wie, kim jest człowiek i co w człowieku jest, w jego duszy i tak dalej. Dlatego Bóg, Ojciec, nie, dał obietnicę Ducha Świętego Jezusowi, nie, i ten Duch Święty to była obietnica, że On zamieszka w naszym duchu, nie. I teraz Duch Boży poddaje naszemu duchowi, nie, jak mamy się modlić. Bo pisze, że możesz mówić językami ludzkimi, anielskimi, mogą być też to westchnienia same, nie. Mówi, że ten duch wie, nasz duch ludzki wie i Duch Boży, co w nas mieszka, wie, co w nas jest. Dlatego, kiedy my przyjmujemy Ducha Bożego, On pomaga nam w ogóle we wszystkim. My nie wiemy, że ktoś zaplanował na przykład odciąć nas od pracy albo ktoś zaplanował jakiś wypadek dla nas. Ale Duch Święty wie, że diabeł, on cały czas zbierają się demony na jakieś tam układy. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że ktoś widział, jak one normalnie robią różne plany. Planują strategię przeciwko ludziom Bożym. Żeby ich okraść z pracy, okraść ich z pieniędzy, zostawić ich biednymi, nie? Żeby ich zatrzymać przed przyjściem na przykład na spotkanie, gdzie wiedzą, że mają być. Rozumiesz? Demony to robią. Był taki film fajny. Na YouTube oglądaliśmy, jak właśnie takie opowiadanie było o takim spotkaniu, nie? Że jak oddzielić żonę od męża. I demony mówią, dajcie im ból głowy, nie? Tym kobietom dajcie ból głowy, dajcie im cokolwiek im dajcie. Żeby mężowie nie patrzyli na swoje żony, żeby im obrzydły, że wiesz, rozumiesz? Cokolwiek. Dajcie im cokolwiek, żeby oddzielić męża od żony, nie? Żeby oddzielić chłopaka od dziewczyny, nie? Żeby, rozumiesz? I one wchodzą, wiesz, one wyszukują różnych tam jakichś miejsc, one wyszukują w Słowie Bożym rzeczy. Jeżeli widzą, że wiesz, ktoś nie stoi w Słowie, to mają ten. Mają już taką, wiesz, i zaczynają człowieka potępiać, oskarżać i tak dalej, ale Duch Święty nigdy nas nie oskarża, nigdy nas nie potępia. Jezus powiedział, że On przyszedł nas zbawić, nie przyszedł nas potępić, że nas miłuje, jacy jesteśmy. I nigdy nas nie dogasi, nie? I nigdy nas nie dołamie. Tak jak trzciny odłamane jest, powiedział, nie dołamie, a nut lejącego nie dogasi. On pomoże nam, kiedy my tylko powiemy do Jego, nie? Teraz... Już nie wiem, no właśnie o tej wierze mówiłem, ale teraz chciałbym jeszcze, zobaczcie, Mark, Ewangelia Marka, 4 rozdział od 1 wersetu, tam mówi o siewcy i słowo mówi, że
ziarnem jest Słowo Boże i to jest ziarno Królestwa. I że Królestwo Boże zasadzane jest w sercach ludzi przez to, że ktoś idzie i komuś daje ziarno, wiesz. Ja kiedyś mówiłem, Panie, jak przyjdzie Twoje Królestwo, nie? I Bóg mi do tego wersetu mnie skierował. Że Jego Królestwo przychodzi przez to, że ja biorę Słowo Boże, nie? I te Słowo mówię innym ludziom. I teraz są tam cztery rodzaje serca i cztery rodzaje ludzi, tak faktycznie chyba różne rodzaje ludzi są na ziemi. Ale są tam cztery serca pokazane jako cztery ziemie. I jedno z nich było żyzne. Nie chcę mówić o tych sercach, ale chcę mówić o tym, że Słowo Boże jest ziarnem, że jak ja koledze mówię, czy koleżance, czy nie wiem, komukolwiek, nie z rodziny, mówię słowo, to ja zasiewam ziarno w serce tego kogoś. I to ziarno jest ziarnem Królestwa. Słuchajcie, ziarno to jest tak ważne, Słowo Boże jest tak ważne. I to ziarno sprawia, że w tym człowieku budzi się wiara. Zobaczcie, w Rzymian 10 pisze tak, że wiara przychodzi ze słuchania, nie? A słuchanie przez Słowo Chrystusowe, czyli wiara jest czymś, co przychodzi, czyli musi być duchem, nie? Ktoś, kto głosi Słowo Boże, jest pod wpływem Ducha Bożego, tak jak był Jezus, nie? I on mówił słowo z ducha, który mu poddawał. Zobaczcie, Jezus był sługą. On był naczyniem, w którym mieszkał duch. I to, co ojciec chciał, żeby on mówił, on mówił. Co ojciec chciał, żeby on czynił, on to widział. On mówi, ja widzę, co ojciec czyni, to ja czynię, a co ojciec mówi, to ja mówię. Mówi, dlatego mówi, Filipie, zobacz, że widzisz ojca, kiedy widzisz mnie, nie? I teraz właśnie, kiedy my słuchamy słowa i ono jest głoszone w wierze, czyli ktoś, kto ma wiarę, nie? Z duchem wiary jest wypełniony, albo Duch Święty operuje, mówi przez niego, nie? To te słowo wiary, które wychodzi z ust tego człowieka, ono jest wiarą. I ta druga osoba, która to przyjmuje, przyjmuje ducha. Bo my nie rozumiemy, że my na przykład w kościołach ludzie słuchają, nie? Czy w pracy, czy gdziekolwiek, słuchają tych, których słuchają i jak przyjmują to, co oni mówią, oni przyjmują ducha. Zobaczcie, Jezus powiedział, że moje słowa są duchem i życiem. Ale zobaczcie, że jak ktoś na przykład włączy sobie telewizję i będzie sobie oglądać, a to już nie pochodzi z Bożego Ducha, nie? To możemy to zapisać w taki sposób, że te słowa są duchem, ale już nie życiem. Dokładnie odwrotnie. I one mogą nie być w ogóle niczym złym z naszego punktu widzenia, ale z punktu widzenia, wiesz, świętości Boga i czystości Boga, te słowo zabija nas. Ono jest takim malutkim, ono nam zabija przede wszystkim wiarę, dlatego że ono pochodzi z innego ducha. Jest całkowita kontra. Zobaczcie, nie ma dwóch panów, jest dwóch panów, nie ma trzech, bo pisze, będziesz służyć Bogu, czyli Bogu, wiesz, Jahwe, nie? Bogu jestem, ten, który jest, albo będziesz służył mamonie, ale mamona to jest ktoś, kto nas mamoni, nie? To nie jest tylko pieniądze. Mamona to jest duch tego świata. Tak jak Jezus w Ogrójcu był i Jezus mówi, chodźcie, mówi do uczniów, bo idzie władca tego świata, ale on nic nie ma do mnie. Czyli władca tego świata, on nic nie miał do Jezusa, nie? Dlatego to jest tak ważne, żeby, jak my widzimy to, że jest dwóch panów i są dwie drogi, nie? Jedna droga jest drogą, bo to jest, słuchaj, droga to jest tak, Słowo Boże nam tyczy drogę, dlatego że ludzie myślą, że Bóg dał prawo ludziom, żeby ludzi, wiesz, karać i tak dalej. Nie, Bóg nie dał prawa ludziom, żeby karać. Bóg dał swoją naukę i mówi tak, to jest moja droga, nie? I ona jest opisana w Słowie. Jeżeli będziesz się szedł, będziesz błogosławiony. Nie możemy przeczytać w Starym Testamencie błogosławieństwa za posłuszeństwo. Ale to nie jest to, że ja jestem posłuszny, jestem błogosławiony. To jest to, że ja idę tą drogą i na tej drodze, to tak jak w gierkę grasz. Idziesz drogą i zbierasz punkty cały czas. Tak samo idąc za Jezusem, nie? Za Duchem Bożym, nie? Który jest nam dawany, kiedy my tylko chcemy, nie? Iść z Nim. A ta szeroka droga to jest ta droga, gdzie nie idziesz tą drogą. W ogóle jest inna droga, nie? Czyli droga niby, znaczy nie wiem, czy łatwiejsza. Tylko, że idąc za Jezusem, to masz walkę, bo przeciwko tobie... Idąc za Jezusem, to jest tak, jakbyś płynął z prądem. Nie, pod prąd. Pod prąd. Idąc za Jezusem, to jakbyś płynął pod prąd, bo Duch tego świata chce wszystkich zalać swoją obecnością i sprawić, że wszyscy przed Nim Jemu służyli, nie? Czyli Jego drogą szli i robili to, co On chce, a ta osoba, która
To jest taka sytuacja. Kiedyś pewien król w Biblii opisany, on zbudował taki posąg. 12-metrowy posąg jego osoby. Ten posąg był cały ze złota. I kazał pokłonić się wszystkim. Znaczy tam było tak, że zrobili spisek, bo chcieli Daniela i jego towarzyszy, wiesz, utopić w tym spisku, żeby stracić ich, nie? No i wiecie co? Wszyscy ludzie pokłonili się, a tylko trzech tylko stało. I to właśnie to są te ryby, które płyną pod prąd. Zobaczcie, zdechła ryba zawsze płynie z prądem. Wszystko, co zdechłe, płynie z prądem. Ale Bóg mówi, że jest właśnie to ta droga, właśnie ta, która płynie z prądem na zatracenie. I to jest ta szeroka droga. Ale wąska droga, bo jak zobaczycie na rzekę na przykład, ona jest szeroka. Ale ryba, co płynie, to ma swoją drogę, nie? Pod prąd sobie wali. Nie? I to tak, właśnie takie podobieństwo jest. Teraz my wiemy, że Słowo Boże, nie? Nauka Ojca i przykazania, które Bóg daje, one są dla nas po to, żebyśmy Przykazania Boże są nauką Ojca. Zobaczcie, to co chciałem powiedzieć, że kiedy my przykazania sprawiają, że my przybliżamy się, że Bóg przybliża się do nas, nie? Zobaczcie, ludzie mówią, o Bóg dał przykazania, tak ciężko wypełniać przykazania i tak dalej. Ale przykazania to są właśnie tą drogą, nie? I przykazania sprawiają, że jak ja przestrzegam tego przykazania, ono jest dla mnie jak znaki drogowe, nie? Jak ja je przestrzegam, ja unikam pewnych rzeczy, nie? I teraz te przykazania, kiedy ja je przestrzegam, ja chodzę drogami Bożymi. Przykazania mnie prowadzą do Boga, bliżej do Boga. Zobaczcie, Jezus powiedział w Nowym Testamencie, powiedział tak, że jeżeli ktoś przestrzega przykazań moich, to ten mnie miłuje. I ojciec mój, i on razem przyjdziemy do tego kogoś i zamieszkamy u jego. Zobaczcie, że przestrzeganie przykazań Jezusa, czyli nauki Jezusa, nauki, którą Ojciec nam dał w Nowym Testamencie. Dlatego, że Jezus mówi, że to, co ja mówię wam i głoszę, to nie ja głoszę, tylko to Ojciec mówi, żebym ja wam mówił, nie? I teraz one, te przykazania sprawiają to, że sam On przychodzi do nas, sam Ojciec przychodzi do nas. I pisze, przyjdziemy do Jego i u Jego zamieszkamy. I tu wypełnia się proroctwo, które mówiło, że zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. To tajemnica zakryta od wieków i od pokoleń. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Zobaczcie, sam Bóg zamieszkuje w naszym duchu, kiedy Go przyjmujemy. Ale drogą do tego właśnie jest to, że my idziemy za tą nauką Ojca. Skoro Ojciec mówi, ja to robię. Wiadomo, że dzisiaj w świecie jest dużo buntu, nie? Ale Słowo Boże mówi straszne rzeczy też o ludziach, którzy buntują się albo którzy są nieposłuszni. Ale o tym może innym razem powiem. Ja tylko chciałem wam pokazać, tutaj pisze o mądrości i zobaczcie, co mówi o mądrości, którą jest sam Jezus. Zobaczcie, pisze tak, że mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogach ulic pełnych wrzawy. Wygłasza swoje mowy w bramach miasta. I mówi tak, jak długo wy prostaczkowie kochać się będziecie w prostactwie, a wy szydercy upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy głupcy nienawidzić będziecie poznania. Czyli zobaczcie, trzy rzeczy. Prostak upodobanie ma w prostactwie, szyderca w szyderstwie, a głupiec gardzi poznaniem. Czyli po prostu poznanie, wiemy, że poznanie przychodzi z nauki, z tego, że my studiujemy coś, do czegoś dążymy i tak dalej. I pisze tak, że mądrość ta woła i mówi tak. Zwróć w 23 wersecie rozdziału pierwszego przypowieści. Mówi tak. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. I dalej mówi tak. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałem ręce, a nikt nie zważał.
ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego ja śmiać się będę z waszej niedoli. Zobaczcie, mądrość, czyli Boży Duch, Duch Ojca, nie? Bo tak naprawdę mądrością to Jezus jest, nie? Dlatego, że o tym mówi Słowo. Ale dojdziemy do tego, to pisze dalej. I mówi tak, że mądrość wołała, szukała ludzi, że Bóg wołał, szukał ludzi, że wiesz, były kazania, były różne rzeczy tam, mowy i tak dalej, nie? I mówi, że oni nie przyjęli jej ostrzeżenia i mówi tak, dlatego ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i trapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą. To odnosi się do ludzi, którzy żyli wtedy, nie? Dzisiaj, kiedy my przeprosimy Boga nie za to, że byliśmy głupi, przyznamy się, krew Jezusa nas obmywa, nie? I to coś, wiadomo, że każdy grzech ma konsekwencje. Zobaczcie, Bóg powiedział, że do Adama, jeżeli zerwiesz tego drzewa i zjesz, na pewno umrzesz. On umarł. A diabeł tak zapewniał. O, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że będziecie jak On. Znający dobro i zło. Ale człowiek umarł. I tak samo diabeł zawsze do nas przychodzi. On zawsze chce wytłumaczyć, że jest okej, nie? Ale czytamy dalej. I mówi, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą. Bo nienawidzili poznania. Zobaczcie, jak ważne jest poznanie. I nie obrali bojaźni Pana. Zobaczcie, bojaźń Pana, jak ważna jest. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożyć owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Czyli nie chcieli rady Pana, teraz muszą słuchać rady kogoś innego, czyli swoich rad ze swojej ludzkiej upadłej natury. I tu pojawia się psalm pierwszy. Tam pisze tak, że błogosławiony mąż, szczęśliwy albo błogosławiony, u nas pisze szczęśliwy w naszej Biblii, ale błogosławiony jest w oryginale, który nie idzie za radą bezbożnych. A tu on mówi, że oni muszą sycić się swoimi własnymi radami, bo już nie ma rady mądrości, czyli Ducha Bożego z nimi. I zobaczcie, mówi tak. Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niesforność głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Zobaczcie, mądrość mówi, że kto jej słucha, będzie wolny od strachu. I dalej mówi tak. Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeśli przywołasz rozsądek i donośnie weźmiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawość, każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec, zachowując się od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie. Od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi. Którzy z radością popełniają zło, lubują się złośliwej przewrotności. Których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce. Zobaczcie. Czyli żeby poznać mądrość, tam, co tam mówi, że nienawidziła poznania ta osoba, nie? Że ona nienawidziła poznania, nie? I dlatego to ją spotkało, co ją spotkało. Ale tu pisze tak. Że jeżeli, synu mój, przyjmiesz moje słowa, zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość, czyli na kogoś, kto do ciebie będzie mówił, nie? I zwracając serce swoje do rozumu, jeśli przywołasz rozsądek, czyli będziesz to rozsądzać i będziesz to tropić, bo pisze, donośnie wezwiesz roztropność, to znaczy, że rozważać i tropić będziesz, wiesz, to słowo, nie? Jeśli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jak skarbów ukrytych, czyli to będzie dla ciebie coś drogiego, że naprawdę będziesz z tym spędzać czas, nie? I dalej tak, pisze, że wtedy zrozumiesz bojaźń Pana. Czyli bojaźń Pana, zobaczcie, bojaźń Pana jest jednym z atrybutów Ducha Świętego, który nad Jezusem spoczął.
Bojaźń Pana to jest to, że to jest taki respekt do Boga, nie? No, nie szacunek. Ktoś powiedział to tak. Ktoś powiedział tak, nie? Bo ludzie mówią, że bojaźń to jest szacunek. Bojaźń Boże to jest szacunek. No to mówię, stań przed kimś takim jak Bóg i powiedz, ja szanuję Ciebie. Rozumiesz? Po prostu drżysz przed Nim. Apostoł Janek zobaczył Jezusa, padł, martwy. Jak martwy, przepraszam, nie martwy. Padł, wiesz, a to, co chcę powiedzieć, że w księdze Izajasza, 10 bodajże rozdział, tam jest powiedziane, że nad Jezusem będą atrybuty Ducha Bożego. I pisze, że stąpi na Jego duch mądrości, rozumu, poznania. I tam pisze bojaźni Bożej, nie? Wiem, że pisze, że to jest duch mocy i jeszcze coś ominąłem, ale to nie jest nasz temat dzisiaj, nie? Także tam jest ten duch bojaźni Bożej, który jest tak potrzebny. Zobaczcie, uzyskasz, pisze tak, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana, nie? Bojaźń Pana, o co chodzi, nie? I uzyskasz poznanie Boga, czyli bojaźń Pana, nie mamy poznania Boga bez bojaźni Bożej, nie? Bez bojaźni Pana, czyli bez szacunku, respektu do Boga, nie? To nie jest szacunek i respekt, to jest inne słowo jeszcze, ale ja jego nie mam na przykład, nie? I teraz mówi tak, że zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość i z Jego ust, zobaczcie, nie pochodzi z książki, ale z ust Bożych mądrość. Bo nawet to pismo jest zapisane, ale ono było zapisane w duchu. I teraz, kiedy my czytamy, potrzebujemy, żeby mądrość pomogła nam zrozumieć je, nie? Czyli z Jego ust. I że On ma pomoc dla prawych i tak dalej, ale my dążymy do tego miejsca, że pisze, że mądrość wejdzie do Twojego serca. Czyli zobaczcie, że mądrość przejmie człowieka. Czyli Jezus, nie? Czyli Bóg, Jego Duch przejmie człowieka, nie? A poznanie będzie miłe Twojej duszy. Czyli miło jest, kiedy wiesz o Bogu dużo, bo możesz dużo pomóc. Na pewno więcej pomożesz, niż cokolwiek innego wiesz. Technologia czy cokolwiek. To, że wiesz o tym, o Słowie Bożym. Dlatego mówię wam, Słowo Boże jest pokarmem wiary. Wiara sprawia, że rzeczy dzieją się, wszystko możemy otrzymać, każdy, kto wierzy, może otrzymać. Jeżeli prosi o to, co Bóg chce, nie? Bo według Jego woli, pisze, wysłuchuje nas. Bóg wysłuchuje nas według Jego woli, nie? Czyli jeżeli jest Jego wolą, nie? Jego wolą jest, żebyśmy mieli pracę, Jego wolą, żebyśmy mieli dom, małżeństwo, dzieci. Naprawdę, żebyśmy byli obficie błogosławieni, bo to jest Jego wola. Wyobraźcie sobie, Bóg ma swoje dzieci i one jak biedaki żyją na przykład. Nie jest to Jego wola. Problemem jesteśmy my. Bo widzicie, wszystko od Boga, to co przychodzi od Boga, to przychodzi przez wiarę. My musimy zrozumieć, jak Bóg działa, czyli znać poznanie i wtedy mówimy, aha, tak działasz, to ja Cię proszę tak. Ja Cię proszę o to, żebyś mi to dał. I mówię, okej, dlatego, że masz poznanie, ja Ci to dam. Bo Ty wierzysz w to, co mówisz. Zobaczcie, kiedy my nie mamy poznania, nie mamy przekonania. A właśnie przekonanie jest wiarą. Ja jestem przekonany, że Bóg mi to da, bo to jest napisane. Nie? I przekonanie daje nam to, że my to ściągamy wiarą od Boga. Dlatego niektórzy mają domy, samoloty i wszystko inne. Dlatego, że to była wola Boża, żeby oni to mieli. Dlatego, że oni uwierzyli, że, rozumiesz, Bóg bada nasze serce i tak dalej, nie? Bóg nie chce, żebyśmy kochali Go za to, że On coś daje, ale On daje każdemu dziecku, nie? Nie powie, że On nie ma względu na osobę przede wszystkim. Bóg nie ma względu na osobę. Miłuje każdego tak samo. Nie możesz powiedzieć, że Bóg miłuje pastora, proroka czy księdza lepiej niżeli mnie. Nie, u Boga tak nie ma. I właśnie w liście Jakuba jest napisane, że On nie ma względu na osobę. Jeżeli mówi, przyjdzie do Was biedny, bogacz przyjdzie, na początku mówi, i powiecie, usiądź na pierwszym miejscu, nie na pierwszej linii, a przyjdzie biedak i powiecie, usiądź u jego podnóżka, u podnóżka bogacza. Mówi, czy nie zrobicie różnicy? I mówi, zgrzeszyliście. Zobaczcie, Bóg nie ma względu na osobę. Nie ma. My tego nie możemy pojąć, bo nasza ludzka natura, znaczy nie nasza, bo ta ludzka natura na krzyżu umarła, ale ta natura chce żyć w nas i wpiąć się w nas, wejść w naszą duszę i kierować nami. Tak naprawdę nasze ja, słuchajcie, umarło na krzyżu z Jezusem. Jezus nie ukrzyżował tylko naszych, nie poszedł na krzyż za nasze grzechy, ale pisze, że ludzka cała natura, wszystko co z diabła zostało tam ukrzyżowane. Tego nie ma. One tak naprawdę wrzucają to na nas, ale tak naprawdę my tego nie mamy, bo to na krzyżu zostało tam zawieszone, słuchajcie, ta ludzka natura. Te przyziemne, ludzkie przyziemne i demoniczne myślenie. Nie? Okej. Na tym zakończymy.
Czyli wiemy, że ważne jest, żeby karmić się Słowem, wtedy będziemy mieli wielką wiarę. Nie? A Duch Święty, czyli mądrość, Jezus przez Ducha Bożego pomoże nam w tym, żebyśmy byli ludźmi, którzy poproszą coś i otrzymają, i że pisze, że zobaczcie, że pisze, że będzie to miłe dla naszych dusz. Że to będzie miłe, to wszystko, co Bóg będzie w naszym życiu robił, to będzie miłe. Okej. Okay. Zamkniemy ten temat modlitwą. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje słowo mówi samo za siebie. Jezus powiedział, że to słowo, które do nas mówisz, ono będzie tak ważne, kiedy tam staniemy przed Tobą. Bo Ty powiesz, że to słowo mówiło, a my mogliśmy to wszystko mieć, ale nie otrzymaliśmy, dlatego że nie połączyliśmy tego słowa z wiarą. Nie uwierzyliśmy po prostu w słowo. Ojcze, ale dziękujemy, że my nie jesteśmy z tych, którzy nie wierzą, ale my wierzymy, Ojcze. I dziękujemy, że Ty swojej miłości objawiasz się pośród nas, że jesteś tutaj. I że miłujesz nas i że nigdy się nie zmienisz. Nieważne, jak blisko będziemy Ciebie, jak daleko odejdziemy, zawsze będziesz nas miłował. Błogosławimy Ciebie i dziękujemy za to spotkanie. Błogosławimy wszystkich, którzy pragną wierzyć. W imieniu Jezusa. Amen.